środku jeziora wygrywa, a pierwsza konkurencja to, kto ostatnim wynurzy się z wody, zdobywa tratwę. 3, 4, start! Dzięki tratwie będą mogli pływać po prostu na jeziorze, a nie w wodzie, a woda jest naprawdę dzisiaj zimna. Ja myślę, że to mi. Zapomniałem wziąć oddechu! Do wygrania są dzisiaj 3 stóweczki. Ej, nie wziąłem oddechu! Wygrałem! Ej, ja wziąłem oddech tak płytki, od razu jakbym myślał, ty kurde, nie płyszę. Olek pierwszy zdobył swoją tratwę, dzięki której będzie mógł pływać po jeziorze. My z Dominikiem będziemy mogli zdobyć tratwę w kolejnych konkurencjach, a tak naprawdę może się okazać, że przez cały odcinek żaden z nas nie będzie miał tratwy, bo Olek będzie wygrywał wszystkie konkurencje. Tak właśnie będzie, jak coś! Oby nie! Olek teraz jest cały mokry, a dzisiaj jest, jak widzicie, mało słoneczny dzień i wieje, więc na początku będzie to straszną dymkę, Olek. Nie, bo tutaj jak się położyłem, to jest mniejszy opór powietrza z wiatrem. Ja muszę się złapać tratwy, bo cały czas odpływam. Hej. Co tam? Chcesz dać mi jakąś konkurencję fajną, żebym wygrał tratwę? Jeszcze troszkę was pomęczę w tej wodzie. A ty nie chcesz z nami do wody? Odpływam, Mara! Nic nie robię i mnie znosi od was. To samo. Jest gigantycznie zimno mi. Ej, ale znoś mi, walczysz z tym prądem? Ja robię wszystko, by nie umrzeć, tylko trzymam się tego rowerka i jakby mam dać! Każdy z nich ma 3 życia, a teraz macie kolejną możliwość zdobycia swojej tratwy. To pierwszy! Przychodzi czas na drugą konkurencję. Uwaga, wasze zadanie to przynieść mi makaron. Są dwa, więc jedna osoba straci życie, bo w tym odcinku macie ich 3. Uwaga! Nie, co to jest? Co to jest? Co? Tam to tak rzuciła? Makaron! Ej, ale mi się fartło! Po prostu los mnie kocha i los wiedział, że jak dalej będę w tej wodzie, to się utopię. Los mnie uratował i dał mi tratwę. Mam makaron! Gratulacje! Musiałem popłynąć dużo dalej po niego! Michał dostaje swoją tratwę, tutaj czeka ona na ciebie. Zobaczyć tego, ale Dominika, on nic nie robi i go zna. Ej, jestem... Dobra, chodź tu! Nie wiedziałem, że będzie aż tak ciężko i zimno. Wybraliśmy naprawdę nie ten dzień. Jakieś około 20 minut? Jest tak zimno, że to jest hit. A tutaj państwo słodko płyną elegancko. Tak właśnie chciałbym wyglądać w tym momencie, a wyglądam tak. O, rybka. Ała! Przepraszam. Jest, tratwa. Ej, ale tu zimno przez wiatr. Ała, siódeczne palce. Jesteśmy sierodni. Jest. Ten odcinek to będzie jeden z moich ulubionych. Trzeba się położyć tak na deskę, na brzuch. Ty nie czujesz wiatru, a jak jestem na górze, to czuję ten wiatr. Jest strasznie zimno. Strasznie ta woda jest męcząca. Strasznie jest zimno. Więc dlatego się cieszę, że jestem na tej tratwie. Wymyślałem ten odcinek, myślałem, że to będzie lżejsze. Moją taktyką jest to, że nie ma taktyki. Na tratwę? I dalej tak wygram. Ej, zarobiliście, nie musicie trzymać rowerku, bo się zaklinowałem walka. Dalej jestem... Wiedziałem, że to zrobię. Dobra, nieważne, nie było, nic nie mówiłem. Dawaj sobie już na Dominika. Bo on i tak, że jest w wodzie, to może wygrać. Fak, do brzegu płyniemy! To trzeba z całej siły. Ej, musimy płynąć na środek jeziora, bo nas zmiało. Nie da się tym wykręcić. Dominik, to zapadł odcinek na środku jeziora. Dawaj, gęsiego. Nie możecie się trzymać, bo to nie płynie. Łatwiej, nie? Trzeba mieć trochę w głowie oleju. Olek, nie wilgoć mnie, proszę. Mam łaskotki mega. Operator się zgubił drugi. Kochani, jest już chłodno. Też, że jest taki lipny dzień. Ale nie poddam się, bo ostatnio mam jakąś dobrą pasę. Mam nadzieję, że się utrzyma i 300 się zgarniam. A wy co? Leży psunarzyk na tratwach? No. Słoneczko wychodzi. Dobra, chcę tratwę. Pole kiedy kolejne konkurencje. Teraz. Właśnie płynę do was. Ej, poczekajcie. Chłopie, pracuj rękami. Nie odpływajcie. Halo. Kochani. Tak, jak się za tratwę nie da się sterować ani płynąć, więc dlatego mam tratwę i wracam do wody! Tratwa się odpływa! My nie mamy żadnej kontroli nad tymi pojazdami, one swoim życiem żyją. Jak tak patrzę na was, to nie wiem, czy chcę te tratwy. Teraz następna konkurencja, osoba z najmniejszą ilością dobrych odpowiedzi traci życie, a z najlepszą wygrywa tratwę, ewentualnie jej upgrade. Uwaga, każdy ma po 2 pytania. Pierwsze pytanie, Olek. Ile przedsionków ma serce? Kurde, to jest pytanie, na którym zawsze się wykracza. To jest easy, mogę ja? Nie. Na pewno jest jedna przegroda nosowa. Łapię o sercu teraz. Dwa. Dobrze. Pierwszy punkt. Widziałeś teraz? Nie. Zimowe wibracje, że jest zimno. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu odbyły się w roku 2016, 2018, 2020. Pjongczangu? Tak.
kurna, co? 18, strzelam. Nie, stop. W 2018 był mistrzostwem świata w piłkę nożną. Olimpijskie 2,20. Źle, 2,18. Szef! No nie, ale frajer jest ty. Michał, teraz pytanie do ciebie. Co jest głównym składnikiem ziemskiej atmosfery? Tlen, para, wodna, azot. Azot? Dobrze. Ej, banalnie proste, tylko w sensie już. Olek, drugie pytanie. Które z tych miast nie leży w województwie łódzkim? Tomaszów Mazowiecki, Kutno, Kalisz, Skierniewice. Kalisz. Dobrze. Jest, mam dobrze. Dominik, pytanie do ciebie. Zimno mi się już zaczęło robić. Kto jest autorem muzyki wykorzystanej w hymnie Unii Europejskiej? Ej, to jest tak. Oni chcą, żebym przegrał. Zabijacy po kolei. Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Franz Schubert? Czekaj, Unii Europejskiej? Tak. To co od radości? Katy Perry. Jan Dąbrowski. Daję Mozart. No i źle, Beethoven. Dominik, to ciebie nie zdobędzie trafy. A Hokkaido to jedna z popularnych odmian. Jabłek, papryki, dyni. Jabłek? Nie, dyni. Ale jak pewnie odpowiedział, jabłek! Dobra, Olek, to jest twoje... Dobra, Olek, to jest... Zostajesz kocy. Trzeba Dobra, Olek, to jest twój upgrade tratwy, dostajesz kocyk, a Dominik niestety traci życie. Zazdrość Olkowi kocyka, bo mi teraz tak zimno. Kulary, halo! Ej, nie, no halo! Jest mega zimno, widzowie, i ja nie wiem, ile ja tu jeszcze wytrwam. Ale tu jesteśmy naprawdę na środku jeziora, to jest tak głęboko, że nie... Te czasy, jak wyjdziesz, to masz pokoski! Kani, strasznie głęboko. Znalazłem moje okulary, że mam wzrok. Kani, ogólnie... Jak mogliście zobaczyć, na razie nie jesteśmy na środku jeziora. Ono strasznie zwiewa. Nie pomyśleliśmy, żeby zrobić kotwicę, więc będziemy trochę bliżej niż na środku jeziora. Mam nadzieję, że jesteście z tym okej, ale po prostu chcę nagrać dla was fajny odcinek i żebyśmy my też przy tym się fajnie bawili. My mamy z tego mega beczkę, cały czas się śmiejemy, bo dosłownie nie jesteśmy w stanie się utrzymać gdziekolwiek indziej, cały czas nas zwiewa. Dalej dla nas jest to utrudnienie to, na przykład ja teraz jestem w wodzie, mam tratwę, a wieje strasznie, jest mi strasznie zimno. Ja ogólnie nie sięgam jak coś tutaj. Będziemy się starać być trochę głębiej. Ale jak będzie nas zwiewało, to po prostu żebyście kochani widzowie wiedzieli. Ja mega im współczuję, jest naprawdę mega zimno. Ja siedzę i jak wy wiecie, nie jestem mokra, jestem ubrana, a mam normalnie gęsią skórę i wszystkie włosy na ręce mi stoją. Widzowie, jak coś, to nie jest tak, że nam się nie chciało nagrywać tego odcinka i wybraliśmy akurat najgorszy dzień w tygodniu z najgorszą pogodą. Tylko po prostu jutro wszyscy wyjeżdżamy z Krakowa. To był jedyny dzień, kiedy mogliśmy to nagrać, dlatego nie przemyśleliśmy tego, żeby sprawdzić pogodę. Ciężkie warunki spartańskie, ale dajemy radę. Nie ma to tam. To naprawdę ledwo idzie, bo prąd wieje w przeciwnym kierunku. Mi już się trzęsą mięśnie, a ich to już w ogóle podziwiam, że oni dają radę w tej wodzie. Jest strasznie zimno, nie mam nawet ochoty, żeby wychodzić z tej wody na tratwę, bo wiem, że będzie mi jeszcze zimniej. Myślę, że ja długo nie wytrzymam, mam 3 życia, a wydaje mi się, że zaraz tam wyjdę. Jak się chłopaki nie pochorują po tym odcinku, to będzie naprawdę ekstra. Następna konkurencja dla chłopaków jest taka, że dostaną przyrządy do malowania, muszą namalować obraz, a potem wy na Instagramie zdecydujecie, który z tych obrazów jest najładniejszy i ta osoba wygrywa ułatwienie. Jeżeli Dominik wygra, no to wygrywa po prostu tratwę. Najgorzej, bo ja muszę malować w wodzie, jak nie mam tratwy. Lipa! Farbkę? A co trzeba zrobić, bo nie słuchałem. To jest najtrudniejszy odcinek w wykonaniu, jaki robiliśmy do tej pory. Zimno! Jestem do wody, dobra! Muszę narysować coś, tak? Namalować obraz. Najlepiej twój widok aktualny. Narysuję wiedźmę rudą, która kazała mi to zrobić. Ej, mi jest ogólnie tak zimno, jeszcze jest taka dętka. Namaluję obraz tego, co znajduje się przed nami, czyli jeziorka. Dobra, tu to. Teraz ciało rudej wiedźmy. Ja wiem, że ja wiele razy mówiłem o tym, jak bardzo uzdolniony jestem, ale... Trust the process, tak? Jezu, jak się... O nie! 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 Jak zawsze na złość. Nie dość, że jest mi zimno, trzęsę się trochę cały. Tak mi się ciężko maluje, kurczę. Chcę namalować rodzinkę. Dobra, szczerze mówiąc, już mam gdzieś ten obrazek. Chyba nie zależy mi na tym, że się tak bardzo. Kurde! No nie, jeszcze się pobrudziłem cały. Wyczułem, ruda wiedźma jest brzydka. Tak samo jak mój obrazek. Proszę bardzo. Ja schodzę do wody, po prostu chcę być w miejscu, co jest trochę cieplej i nie wieje. A, że to ja, tak? Nie, to jest ruda wiedźma. Kurde. Ale o nie! Nie! Nie wyobrażam sobie, że to będzie aż tak ciężki odcinek. Kończyłem. This is a painting of blue water, green grass and yellow hordes. Także tak prezentuje się mój obrazek. Muszę go teraz jakoś dowieźć do poli. Namalowałem rodzinkę kosmitów. Ja idę popływać, bo mi jest strasznie zimno, nie dam rady. Mówię to 54 raz, ale jest mi okropnie zimno. Jesteśmy koło trzciny. Tu jest dużo ryb. Szkoda, że wędki nie mam. To bym połowił.
Ej, chłopaki! Mam totalną dyntkę z zimnem! Ej, jesteśmy tu ponad godzinę. Ja dosłownie chcę wyjść. Nie wiem, czy zaraz nie wyjdę po prostu, bo nie dam rady. Dodaję właśnie Instastory z obrazkami. No i zobaczymy, która wygra. Ogólnie chcę wyjść w tym momencie. Pamiętaj, Dominik, że zawsze możesz wyjść, kiedy chcesz. Jest absurdalnie zimno. Ja nie wiem, jak chłopaki wytrzymują w wodzie, a oni mówią, że w wodzie jest niby cieplej, a mi jest jeszcze zimniej w wodzie. Sprawdzamy wyniki Instastory. Chcę tratwę, bo wychodzi słońce i chcę stąd wyjść. No i mam bardzo dobrą wiadomość, bo jest na ciebie aż 67%. Co? No! Rodzinka! Dobre wartości! Boże, Dominik, wejdź już na tą tratwę. Tam na ciebie jest czeka. Tratwa! Najmniej głosów było na numer 3, czyli niestety na Michała. Michał tym samym traci życie. Ruda wiedźma. Ej, wyszło słońce, jest trochę lepiej. Chociaż tak naprawdę jeśli cały dalej te lepiej. Po prostu już byłem w wodzie około 1,5 godziny. Patrzcie na Olka, on ma kocyk, cały czas marznie, ale dajemy radę. Dwoje jesteście silni. Nie jest chłodno, ale nie czuję się źle. Jakbyście się poczuli źle, zawsze możemy stąd wyjść i zejść. Pamiętajcie o tym, że my też myślimy o swoim zdrowiu. Czekamy teraz na pola na kolejną konkurencję i który z nas wygramy po dwa życia wszyscy. No warunki są jakie są. Próbowaliśmy utrzymać się na środku jeziora, ale się nie da. Cały czas spływamy do brzegu. Dosłownie, wylądowaliśmy przy brzegu, dosłownie. Chłopaki siedzieli ponad 1,5 godziny w wodzie, zamarzają, są już prawie sini. Wiadomo, mogą wyjść z każdej chwili, ale to są tryhardy. Każdy z nich ma po dwa życia, także robimy po prostu rundę finałową. Kto wygra, wygrywa odcinek, reszta odpada, mogą wyjść z wody. Jak mi przerwiesz jeszcze raz, to odpadniesz! Waszą ostatnią konkurencją! Ja czekaj, ja się nawet nie skupiam. Nie no, zaraz mu przywalę, jak jeszcze raz mi przerwie. Ostatnia konkurencja finałowa, uwaga! Kto dłużej utrzyma się na jednej nodze, stojąc na tratwie, wygrywa 300 zł! To będzie przewalone, tak szczerze. Ej, co jest? A tak mogę? Nie! To odpada! Dominik! Spadniesz zaraz! Wyrwa na trapkę! Nie spada! Ej! To nie, przegrałem! Dominik wygrywa 300 zł! Wycinamy w lewym w następnym odcinku! Nara!